Może od strony technicznej, a pan senator, jako że jest senatorem, powie od strony ogólnej, czemu to sadzenie. Więc jak widzicie państwo, dziś posadziliśmy te dwa drzewa. Jest to fragment większej całości nowo założonego. Podkreślam, to jest nowo założony park, nie renowacja istniejących już w mieście parków. Zakładamy ten park od nowa, robimy to już od kilku miesięcy. To jest fragment alei, która biegnie wzdłuż tego chodnika. Te dwa drzewa, które zasadziliśmy z panem senatorem Leszkiem Czarnobajem, to nasza inicjatywa. Kupiliśmy je za własne pieniądze. No i będą jakimś symbolem zadrzewienia naszego miasta, choć nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że w tym mieście sadzimy dużo drzew. I choćby przykład tego parku, powtarzam, budowanego od początku, jest przykładem tego, że ekologia jest naszym priorytetem i nasadzenie drzew prowadzone już od 90-tych lat. To nie tylko moja zasługa, czy też zasługa obecnego samorządu, ale ta polityka realizowana jest już przez 27 lat i te dwie skromne cegiełki, czyli te dwa drzewa, to nasz element tej mozaiki. Chciałem powiedzieć, że drugie drzewko sadzą media. Dwa graby, tyle przed chwilą zasadzili senator Leszek Czarnobaj i burmistrz Andrzej Krzysztofiak w nowo zakładanym, nowo planowanym parku za Urzędem Miasta w Kwidzynie. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, na ile posadzenie tych drzew, które są częścią tutaj dłuższej alei, jest wyrazem pańskiej troski o ekologię, na ile manifestacją polityczną? Jedno z drugim jest powiązane. Po pierwsze, to symboliczne wsadzenie drzewa, jedno pan burmistrz, jedno ja, można powiedzieć wspólnie posadziliśmy te dwa drzewa, są pewnym symbolem pokazującym, że polskie miasta, polskie miejscowości muszą być wzbogacane, jeśli chodzi o krajobraz, ale również wzbogacane w sensie jakości powietrza przez drzewa. No, sprzeciwiamy się temu, aby wycinać to, co chroni nasze powietrze, chroni naszą atmosferę, chroni nas jako ludzi żyjących w danym środowisku. To jest ten manifest ekologiczny. My pokazujemy, o czym mówił pan burmistrz, że to jest pewien początek bardzo fajnego przedsięwzięcia, o którym mówił pan burmistrz, dotyczącym parku, kolejnego parku dla miasta Kwidzyna. I to jest taka mała cegiełka pokazująca, drodzy mieszkańcy Kwidzyna, sadzimy te drzewa. Wiem, że pan burmistrz przygotowuje całą akcję sadzenia tych drzew tutaj. W związku z tym to jest taki początek, taki symbol. Wiem, że radni już tutaj sadzili. W związku z tym to jest takie miejsce pokazujące nasz manifest, nasze utożsamianie się z elementami ekologii, a w tym bardzo ważnym wydaniu, jeśli chodzi o drzewa. Jeżeli chodzi o kwestię polityczną, my sprzeciwiamy się, protestujemy przeciwko polityce ekologicznej prowadzonej przez pana ministra Szyszko. To nie jest żadna polityka ekologiczna, to jest nastawienie nas zupełnie jakąś niezrozumiałą działalność. Ustawa, której idea jest dobra, bo to oczywiście właściciel, gospodarz powinien w dużej mierze decydować, a właściwie w wielu wypadkach decydować, ale pewne obostrzenia powinny być zrobione. To tak jak, bo jesteśmy tu blisko ulicy, też regulujemy, że jako właściciel samochodu jadę osobiście drogą, ale jest uregulowane, gdzie mogę, jak jechać, z jaką prędkością, po której stronie się poruszać. W związku z tym wycinka drzew powinna być tym elementem, za który odpowiada właściciel gruntu, ale przecież stuletnie dęby, niewycinanie połaci z rzędu 4 hektary i tak dalej. To wszystko trzeba byłoby ułożyć. Nie było czasu na dyskusję merytoryczną. 16 grudnia w sali kolumnowej uchwalono tą ustawę. No tak, tylko pan mówi o tym, że minister Szyszko nie działa ekologicznie. Ja tylko powiem, że minister Szyszko nie jest w żadnym wypadku ministrem ekologii, nie jest już nawet ministrem ochrony środowiska, tak jak to było do tej pory, tylko jest ministrem środowiska i działa w oparciu o biblijną przesłankę idźcie i czyńcie ziemię sobie poddaną.
Panie redaktorze, chcę powiedzieć tak. Jeżeli Bóg chciałby powiedzieć w swoim przesłaniu o podporządkowaniu swojej ziemi i tego wszystkiego, co się dzieje na ziemi, swoim celom, to by powiedział: idźcie i wycinajcie drzewa. Czyńcie sobie mnie poddaną, to nie znaczy rujnować ją. Bo my musimy, panie redaktorze, robić wszystko, żeby uroki tej ziemi, krajobrazowe, ale i jakości środowiska przekazać przyszłym pokoleniom. I my musimy uświadomić panu ministrowi, chociaż nie ma zapisane, że on jest ministrem ochrony środowiska, że elementem jego polityki musi być dbałość o teraźniejszość, czyli jakość polskiego powietrza między innymi, oraz dbałość o przyszłe pokolenia. Ja po prostu sprzeciwiam się temu, aby Polskę wycinać z tego, co jest najpiękniejsze. Bo przecież oprócz zabytków w mieście, co upiększa miasto? Zieleń. W tym również drzewa. W związku z tym trzeba poddawać ją pewnej polityce władz miasta na przykład. Upoważnić burmistrza do ułożenia pewnych zasad. Natomiast no, nie zezwolić, rób ta co chce ta. To nie jest... Nie takie przesłanie boskie było, jeśli chodzi o poddanie się działalności, czy robienie tego, co jest związane z działalnością człowieka na ziemi. A nie uważa pan w takim razie, że no, zanim minister Szyszko wyznaczył nowy kierunek, awangardowy kierunek postępowania ze środowiskiem, to jednak sprawy trochę poszły nie w tym kierunku, co trzeba, bo to jednak nie minister Szyszko wycina te drzewa, tylko mieszkańcy, również mieszkańcy Kwidzyna, wystarczy się przejść po mieście, żeby zobaczyć, jak wiele drzew od wielu, wielu lat zakorzenionych w krajobrazie padło ofiarą tej ustawy, zginęły bezpowrotnie. Być może ona odpowiada na potrzeby ludzi, a być może ludzie, czy też jak pan woli, mieszkańcy nie rozumieją potrzeby ochrony tego dobra, jakim są drzewa. Panie doktorze, ja bym nie zwalał, bo najłatwiej to powiedzieć, mieszkańcy są winni albo mieszkańcy powinni to robić. W cywilizowanych państwach, i do takich zalicza się Polska, wszelkiego rodzaju działania są regulowane pewnymi, czy wydyskutowanymi elementami prawa. Tak jak powiedziałem, poruszamy się po drodze, każdy chciałby jeździć inaczej, a jednak zostało uchwalone prawo, które mówi, jak jeździć, gdzie, jak można wyprzedzać i tak dalej. Po co? Po to, żeby był ład prawny, związany również z bezpieczeństwem osobistym. Tak samo jeśli chodzi o zieleń, ona musi być również kształtowana przez mieszkańców, to jest po pierwsze, ale również pewnymi przepisami prawa, które opierają się na opinii mieszkańców, na wiedzy i doświadczeniu pana ministra czy ministerstwa, na podpowiedziach świata nauki i tak dalej, i tak dalej. To musi być pewien konglomerat różnych środowisk. Nie można robić tylko tak, jak mi się wydaje, jeśli jestem na przykład ministrem, ale również nie można tylko robić tak, bo ja jestem właścicielem. Abstrahując od drzew, można powiedzieć, że ja mogę w piecu powiedzieć, będę palił tym, co chcę, bo to jest mój piec, a jednak nie. W związku z tym te elementy, które powinny wpływać na kształtowanie jakości powietrza, jakości środowiska, jakości ochrony środowiska i tak dalej, powinny być kształtowane, ma pan olbrzymią rację w tym, w zakresie świadomości każdego z nas, ale również świadomość kształtuje się poprzez dobre prawo. To są dwie nierozłączne rzeczy. To na koniec, panie senatorze, proszę powiedzieć, jak pan skomentuje wczorajsze słowa pani premier Beaty Szydło, która powiedziała, że opozycja podsyca histerię dotyczącą wycinki drzew, żadna masakra drzew nie ma miejsca, nic takiego się zdaniem pani premier nie dzieje, ale szczególnie mnie interesuje ta histeria, w jaką miała wpaść opozycja. Panie redaktorze, no, w demokratycznym państwie jest tak, że rządzący muszą poddawani być krytyce. To my nie jesteśmy od tego, jako opozycja, żeby chwalić za rzeczy złe. No te czasy się skończyły. Niepotrzebnie pani minister, przepraszam, pani premier podgrzewa atmosferę, jakaś totalna opozycja, histeria. My mówimy prosto. 2 miliony wyciętych drzew. Prawdopodobnie sporą część tych drzew należałoby chronić, mówiąc o stuletnich dębach, o całym parku nadmorskim. No, to należy chronić, chronić prawem. I my zwracamy na to uwagę. No skoro nie pomagają nasze prośby, mówiące o tym, że obrady 16 grudnia były obradami nielegalnymi, no to podejmujemy się jako opozycja różnego elementu właśnie edukacji, pokazywania,
zasugerowania rządzącym, zastanówcie się, kochani, nad tym, co jest, jakie prawo tworzycie, bo to prawo później obraca się przeciwko obywatelom. I to jest takie działanie. A jeżeli pani premier wygodnie jest powiedzieć, że to jest jakaś histeria, ja się nie czuję, że jestem człowiekiem rozhisteryzowanym. Mówię spokojnie, mówię wprost, mówię o tym, co mi się nie podoba, jakie są moje uwagi. I jeżeli ktoś chce tego słuchać, mówię o rządzących, to je wysłucha, a jeżeli ktoś chce uważać, że to są jakieś historyczne i totalne, niepotrzebne gesty, proszę bardzo, nie obrażam się na to. No i tyle senator Leszek Czarnobaj, dzisiaj sadzący, nie wycinający drzewa na przekór ustawie kolumnowej, tak jak to się ładnie mówi, uchwalonej 16 grudnia, która dopuszcza wycinkę drzew poza pewną kontrolą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.